Dzień dobry. Zagrzać się tym. No tak, to jest.
Uwaga, proszę. Jak gorąca, to dobra, nie? Czy nie? Tak. A na jakim programie? A na TV Pogranicze, albo TV Głupczyce. A co mnie TV? A co mnie TV? Bogdanowice. Nie ma takiego TV Bogdanowice, ale jak urośniesz, założysz taką telewizję, to w Bogdanowicach też będzie telewizja. A ja właśnie mieszkam w Bogdanowicach. Mieszkasz w Bogdanowicach? Tak się domyśliłem, że mieszkasz w Bogdanowicach. A słuchajcie, a zaśpiewacie coś do telewizji? Tak. A co zaśpiewacie? Jakąś kolędę znacie? Tak. Pewnie, no jak najbardziej. Tak, no. No to śpiewamy? Tak. No to 3, 4. Święty Mikołaj zbliża się, już słychać dzwonki sam. Święty Mikołaj zbliża się, prezenty wszystkim da. Święty Mikołaj zbliża się, mleczną drogą, ciemnym niebem. Gdzie się, jak oni się śmiesznie ubrali? Gdzie są ich czapki? Gdzie są ich ekstrowe buty? Popatrzcie, jakieś dziwonogi tutaj do nas przyjechały. Malowaliśmy go całą noc. Uciekaliście? Uciekaliście, pan poseł? Jaki plan? Ja do nim mówię. Nie, nie. My zaśpiewamy. I do święta! O prezentach to pamięta. Mam pytanie,
Pędzą już do ciebie sanie, zym, zym, zym. Zgadnij, zgadnij, co dostaniesz, zym, zym, zym. Może spełni się marzenie, zym, zym, zym. Białe Boże Narodzenie, zym, zym, zym. No, słuchajcie, kochani. O! Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Kochani, kochane przedszkolaki, tutaj chcieliśmy wam złożyć życzenia świąteczne i przekazać malutki prezent od świętego Mikołaja. Pamiętajcie, że jest święty i zawsze rozdaje prezenty. Na ręce przedszkolaków składam prezent. Proszę bardzo, trzymajcie wszyscy kochani mocno, mocno, mocno. Uważajcie, żeby nie upadło. No właśnie, dziękujemy. Prosimy bardzo. Może... No ja zapraszamy. Zapraszamy na herbaty i pierogi. Na herbaty i pierogi. W ogóle na kolejnym przedszkole. Tobi, a wiecie kto siedzi na koniu? Kto ma takie uszy? El. Ja chodzę na to. Chodzisz na koniki? Tak. I nawet na tego konika. A jak ten Tobi Zuzia się nazywa? Zuzia. Zaśpiewamy. Śpiewamy pieśń, kochani, zaśpiewajcie pieśń. Dawno, ja wam dzisiaj opowiem bajkę. Dawno, dawno temu, jak ja jeszcze byłem bardzo małym elfem, dochodziłem do tego samego przedszkola, co wy. I pani Marzenka wtedy była przedszkolanką. I nam śpiewała piosenki i opowiadała wierszyki, ale to ta długa pani Marzenko! Bardzo dawno temu to nawet... Było... Elfie, byś nie wyciągał takiej historii, dobra? Jak to było, no? Ale chowa jest robosami. Wierzycie mi? Super, też na dobra, teraz śpiewamy piosenkę. Słuchajcie, kochani, tutaj święty Mikołaj przekazuje dla was, popatrzcie, prezent. Trzymajcie, wszystkie przedszkolaki trzymają taki mega prezent. Tak jest. No właśnie. Ja sobie przypominam. Chłopcy, piosenkę musimy prezentujemy, co? Za prezent. Zaprezentujemy pieśń? Za piosenkę musimy zaśpiewać za prezent. No. No. Jaka to Mikołaju, jak się zaczynała? Nie pamiętam. No ja babcia tam nie może wiesz, bo... I co z tą piosenką, kochani? Pani Marzenka zaintonuje tą piosenkę. Pani Marzenka, proszę, za naszych czasów, jak to byśmy śpiewali piosenkę. Prosimy, no podejść. Prosimy. Może tak się boi coś. No chodź, Myszko. Bo ona by chciała. Mikołaju, Mikołaju, chodź do nas, chodź do nas. My ciebie wołamy, my ciebie czekamy, chodź do nas, chodź do nas. Dziękuję, dziękuję. Ja przytrzymam. Mikołaj, tylko że go złapali, jak winogron ułoił sąsiadów. Wszystko wygląda, Mikołaj. Tu się obracamy do zdjęcia, dzieciaki. Halo, tutaj, Maszek, tutaj. Wszyscy pokazują twarz. Maja, pani. Tutaj, halo. Dobra, 3, 4, uśmiech. Wszyscy mu wołamy ser! Jasio, machaj. Drugą ręką. Dzieci, machamy. Dzieci, machamy do świętego Mikołaja za pośrednictwem TVG. Głupczyca.
Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Głubczyc wraz z gminą Głubczyce i burmistrzem Głubczyc zorganizowało inicjatywę wspólnego ubierania choinki dla naszych przedszkoli. Choinki stanęły na placu Armii Krajowej przy pomniku Jana Pawła II w Głubczycach. Udział w wydarzeniu wzięły udział 4 przedszkola publiczne z Głubczyc. Dzieci wykonały ozdoby własnoręcznie na zajęciach, ale też tutaj z rodzicami. Cieszymy się, że udało nam się taką akcję zorganizować. Czekały liczne atrakcje, m.in. ognisko rozpalone przez naszych harcerzy. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Też nas odwiedził elf na kucyku, który tutaj rozdał takie niewielkie niespodzianki dla naszych przedszkolaków za wspólne ubranie choinki. Dopisała nam też pogoda. Widzimy, że tutaj pruszy śnieg. To stanowiło taką dodatkową atrakcję dla naszych przedszkolaków. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam tutaj wspólnie zorganizować wydarzenie i rozświetlić nasze miasto i rozpocząć taki okres świąteczny i poczuć tę atmosferę świąt. I myślę, że tutaj będziemy kontynuować takie akcje w przyszłości. W imieniu naszych harcerzy serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w tej inicjatywie. Bardzo miło było nam tutaj z przedszkolakami, które ubierały piękne choinki. Towarzyszył im humor, śmiech, piosenka. Rozpaliliśmy ognisko, dziewczęta, nasze harcerki pomagały im te ozdoby zawieszać. Atmosfera była naprawdę taka iście już świąteczna i serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Serdecznie gratuluję. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców w imieniu Rady Miejskiej i pana burmistrza, który nie mógł dzisiaj być razem z nami. I życzę zdrowych, przyjemnych świąt tego okresu przedświątecznego. A jeszcze raz gratuluję wszystkim organizacji tak pięknej uroczystości. Udekorowaliśmy, dzieci właściwie udekorowały, wszystkie choineczki, które stoją tu na placu Jana Pawła. Pięknie, zapraszam serdecznie do odwiedzenia tego miejsca. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony, drodzy Państwo, chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom powiatu głubczyckiego, ziemi głubczyckiej, zdrowych, wesołych, spokojnych, ale też radosnych i bezpiecznych świąt. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.